O! Okay. 13 września w całej Polsce obchodzony był Narodowy Dzień Sportu. Odwiedziliśmy dwa miejsca, które uczestniczyły w akcji, a na co dzień otwarte są na szkolenia młodzieży i rekreacje dla całej rodziny. Capoeira to brazylijska sztuka walki, połączona z elementami tańca, z akrobacjami, ma w sobie muzykę i dużo bardzo fajnej, pozytywnej energii. Tak naprawdę może ją ćwiczyć każdy. U nas w grupie trenują ludzie najmłodsi, mają 4 lata, najstarsi mają 40. I we Wrocławiu ćwiczymy w naszej akademii na wyspie Tamka i serdecznie zapraszamy. Wspinać mogą się wszyscy i to nawet z ograniczeniami ruchowymi. Miałem raz klienta z rakiem kości po amputacji nogi aż do biodra i wspinał się na jednej nodze, więc to akurat nie przeszkadza. Tutaj też wspinają się na przykład dzieci autystyczne. Nawet są zawody dla nich organizowane, więc to też nie jest ograniczenie. Na świecie spinają się niewidomi również. Tacy, to nawet dość, na dość poważnych drogach, na własnej asekuracji i prowadząc. Też jest taki jeden znany amerykański spinacz. Także to zależy tylko od chęci i ochoty. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp na ściankę, to wstęp mają oczywiście też wszyscy, natomiast muszą podpisać oświadczenie, że potrafią asekurować ci, którzy potrafią, a jeżeli nie, to muszą odbyć przeszkolenie. Natomiast na tej górnej części ścianki, tak zwanej bulderowni, gdzie się skacze, na materace, spinać się może każdy. Tam nie ma ograniczeń, bo tam nie trzeba umieć asekurować. Jak mówię, ryzyko jest mniejsze niż na polskich szosach, więc najprawdopodobniej dojazd samochodem na ściankę może być bardziej ryzykowny niż spinanie na niej. Więc wszyscy się mogą spinać, jak mówię, ograniczenia fizyczne nie są przeszkodą w tym. Miałam problemy z kręgosłupem. Jedno ramię miałam wyżej i teraz znowu mi wróciło to. Plus jeszcze, tak jak zaczęłam już, to mi się spodobało. To są różne poziomy, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. I ci bardziej doświadczeni, i początkujący. Moim zdaniem warto uprawiać sport. Wiesz, no jest zdrowy i w ogóle. Lubię siatkówkę i też chodzę na treningi. Lubię sport.